Witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony Monika i Tomek. Dziś po dwóch tygodniach opadów i niskiej temperatury w końcu do nas wyjrzało słoneczko. Także czas na jesienny wypad rowerowy. Jednym z najbardziej charakterystycznych i znanych miejsc w Reptach Śląskich jest źródełko młodości. Walory smakowe wybijającej wody zaczęły przyciągać nie tylko mieszkańców Rept, lecz także amatorów tutejszej wody z okolicznych miejscowości. Znane od niepamiętnych czasów źródło stało się na tyle sławne, że niemal od zawsze można było tu spotkać osoby szukające ochłody lub chcące napełnić pojemniki. Woda wypływa z trzech kranów w kształcie lwich głów. Skąd wzięła się nazwa źródełko młodości, tego nie wiedzą nawet okoliczni mieszkańcy. Obecnie woda źródełka jest zanieczyszczona azotonami i jej spożycie w dużych ilościach nie jest wskazane ze względów zdrowotnych. W latach 70. postanowiono uporządkować otoczenie oraz odbudować źródło. Wykorzystano do tego celu kamienie graniczne biegnącej w okresie międzywojennym niedaleko stąd polsko-niemieckiej granicy oraz fragmenty kamieni z rozebranego pałacu Krafta von Donnersmarcka z Rept. W pobliżu źródełka stoi stary słup graniczny z wyrytą inskrypcją upamiętniającą traktat wersalski, na mocy którego odrodziło się państwo polskie. Słup znajdował się prawdopodobnie na odcinku między Reptami a Ptakowicami, oddzielając terytorium Niemiec od Polski. Świadczą o tym wyryte po bokach litery P i D. Park leży na terenie dzielnicy Tarnowskich Gór Repty Śląskie. Na początku XIX wieku właścicielem dóbr repeckich stała się rodzina Henkel von Donnersmarck. Postanowiła ona przekształcić las w park zwierzyniec, przeznaczony do polowań. Pod koniec XIX wieku zmieniono charakter parku na styl angielski, o cechach naturalnego lasu. Przez park przepływa rzeka Drama. Liczne meandry Dramy tworzą malowniczy krajobraz. W 1957 roku udostępniono do zwiedzania Sztolnię Czarnegopstrąga. Podczas 600-metrowej wycieczki łodziami można podziwiać wykute w skale dolomitowej oryginalne fragmenty chodnika sztolniowego, służącego kiedyś do odwadniania kopalń. Zwiedzanie odbywa się ruchem wahadłowym pomiędzy dwoma szybami. Szybem Ewa o głębokości 20 metrów oraz szybem Sylwester o głębokości około 30 metrów. Temperatura w sztolni cały rok wynosi około 10 stopni.
Podziemny świat znajdujący się pod Tarnowskimi górami tworzą wyrobiska w postaci chodników, szybów, komór i sztolni potrwającej na tym terenie eksploatacji kruszców srebrnonośnych w okresie od XVI do XX wieku. Istniejący w podziemiach specyficzny mikroklimat sprawia, że hibernują tu nietoperze. Kilometra na zachód od granic parku na terenie sąsiedniej gminy Zbrosławice znajduje się ujście wód sztolniowych w postaci portalu zwanego Bramą Gwarków. Już w XIX wieku chciano podziemny odcinek sztolni udostępnić turystom do zwiedzania, wybudowano więc portal, przystań dla łodzi oraz przepust spiętrzający wodę dla utrzymania jej stałego poziomu w sztolni i na przystani. Do dziś zachował się portal, schody oraz fragmenty przystani. Thank you.